chcieliśmy dojechać do Deadwood, a się okazuje, że albo jakiś zjazd minęliśmy, albo w zasadzie to nie wiem co. No i teraz musimy się prawie 7 km wrócić, bo tak na czuja jechałem. Ale tutaj też jest takie historyczne miasteczko. Jak wyglądały... Czekaj. Jak właśnie wyglądało... Tam było ładniejsze, no ale już... No to co, mam wrócić? Nie. Loft. Jak wyglądało kiedyś stare tutaj miasteczko z czasu, za czasów Dzikiego Zachodu? Dobra, najpierw przyjedziemy się i jak coś to wysiądziemy, bo teraz że jesteśmy w Deadwood. To pewnie ratusz albo sąd. Tam jest jakaś historyczna ulica. No dobra, po dłuższej naradzie z Jolą stwierdziliśmy, że mamy około, no bo jesteśmy tutaj na wysokości 1400 metrów. Jeszcze w niektórych miejscach zalega śnieg i jest, no, jest zimno. Można by było teoretycznie rzecz biorąc się ubrać, ale my jużśmy dzisiaj wystarczająco wymarzli, więc, a widzieliśmy też już wiele miasteczek takich ala z Dzikiego Zachodu, gdy byliśmy na zachodnim wybrzeżu, więc na pewno wstąpimy na cmentarz, a przez główną, najstarszą ulicę po prostu się przejedziemy i ją tylko nagramy. Zakazu nie ma, więc wjeżdżamy. Tam jest cmentarz, gdzie leży Commodity Jane, Calamity. No to dotarliśmy do cmentarza, ale to chyba wydaje mi się, że to jest ten właściwy cmentarz. I zobaczymy.
jak my mamy tutaj nawet cokolwiek zwiedzać, skoro jesteśmy między 1500 a 2000 metrów nad poziomem morza i tu wszędzie jest śnieg. A my w końcu chcieliśmy odpocząć w majówkę w jakichś ciepłych klimatach. No trudno, no. Uciekamy. Najpierw do Wyoming i dalej w dół. Cały czas jedziemy dosłownie, myślę, że na szlaku albo w pobliżu szlaku Alei Tornad, które przez całe środkowe Stany Zjednoczone przechodzą, a tu kurwa nic, no nic, no nic, no jak? Reklamacja. Siema, dzień dobry. Godzina 5 rano. Nasza miejscóweczka to wspaniała, bo będę teraz nagrywał każde miejscówki, w jakich śpimy, żeby też pokazać, jakie my sobie wybieramy. W tym miejscu, żeśmy spali, pokażę teraz, jaką mamy temperaturę. Mamy 3 stopnie. Odczuwalna 2. I jest kurwa w chuj, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo zimno. Musimy dojechać 800 km, żeby dotrzeć do Kansas i do domu Dorotki z Krainy Oz. Idę do samochodu. Nebraska o świcie. Wiesz chociaż, gdzie masz jechać? Tak. Ciekawe, jak długo się nam tam mgła utrzyma. I zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, jaki będzie drugi pociąg. Ile mamy z przodu lokomotyw? 2 lokomotywy. I z tyłu jedna. Jedziemy teraz od samego rana po Colorado. Cały czas poszukuję, jak łowca burz, tornad, a tu nic, wszystko zachmurzone, czasami deszczyk popada, ale nic. Zdaję sobie sprawę, że tornado to jednak jakieś nieszczęście, gdzieś tam komuś jakieś straty wyrządzi i tak dalej, ale kurczę, no jestem akurat w okresie, gdzie bardzo mocno aktywnie one występują i jestem dosłownie w miejscu, w którym najczęściej one występują.
czyli na głównej alei tornad w Stanach Zjednoczonych. Nie ma. Właśnie jesteśmy przy stacji, lecą reklamy, tankowanie idzie dosyć wolno i po prostu jest to wszystko zależne od reklam, jakie się będą wyświetlały. I długość reklamy, jaka idzie, jedna za drugą. Earn 5% cashback bonus with Discover at gas stations and Target. Now you do on up to $1,500 in purchases when you activate. Drodze do domu Dorotki natrafiliśmy na pewne trudności związane z remontem dróg. Nie wiadomo, czy dotrzemy na czas, gdyż znowuż po prostu pilot prowadzi całą karawanę samochodów. No i tu się mniej więcej tak to odbywa. Pilot jedzie, wszyscy za nim i on tak krąży sobie w kółko, a reszta stoi. W radiowych wiadomościach ciągle gadają i porównują do różnego rodzaju przypadków tornad zeszłego stulecia. Tu porównują do tornad, które występują praktycznie rzecz biorąc, największe wystąpiło w piątek zeszły. Tu między innymi w Kansas, także gdzieś tam na granicy Oklahomy z Teksasem, czyli tereny generalnie przez które być może będziemy przejeżdżać. Natomiast obecnie jest tam, nie wiem, no, kilka osób zabitych, dziesiątki osób rannych od zeszłego piątku. Przy tych dużych tornadach, które w piątek wystąpiły podczas tutaj jakiejś tam burzy, to nawet nas w Chicago ostrzegali, oraz mniejszych tornadach, które występują lokalnie dość często. Natomiast ja jeszcze nic nie zauważyłem, cały czas czekam, cały czas liczę na to. Obecnie cały czas te tornada jakieś tam szkody przynoszą, to jakieś tam wioski nie mają prądu, tak, bo są pozrywane trakcje elektryczne, bywają też zniszczone domy, aczkolwiek prędzej są to jakieś tam stodoły, jakieś tam ogrodzenia. Jak dobrze zrozumiałem, to od piątku, poza tym tornadem piątkowym, w tych mniejszych tylko jakieś pojedyncze sztuki osób bywają ranne. No i to wszystko. Cały czas jedziemy, cały czas szukamy. Też można sobie zobaczyć, jak człowiek zaadaptował te tereny, że w ogóle żadnych drzew aż po horyzont. Jak się można tutaj w zasadzie nie dziwić, że wiatry tutaj mają swoją kręcówkę i tak naprawdę tworzą się tornada, skoro tych wiatrów nie ma co zatrzymywać. Po prostu od setek w sumie kilometrów drzewa są kompletną rzadkością. Cały czas, bezustannie są właśnie takie tereny. No to blisko, nie wiem, 700 z hakiem, 800 km za nami. Dojechaliśmy do Liberal w Kansas, gdzie jest postawiony domek Dorotki z czarownika z Krainy Oz. Tu jest pomnik. W sumie to ja nie wiem, co na to powiedzieć i co o tym opowiedzieć. To nagramy.